Dzisiaj przedstawię wam 9 nielegalnych seedów, ponieważ pod poprzednim odcinkiem zostawiliście 9000 łapek w górę. Nielegalne seedy. Czy to oznacza, że grając na nich będą jakieś konsekwencje? No cóż, przyjazdu policji nie wykluczam, chociaż chciałbym podjąć to ryzyko i spróbować wam przedstawić te wszystkie światy, które jestem przekonany, że robią naprawdę duże wrażenie. Jeżeli odcinek oczywiście wam się spodoba, no to zostawcie komentarz z opinią o tych rzeczach przedstawionych, no i oczywiście łapeczkę w górę. Im więcej ich będzie, tym więcej propozycji przedstawię wam w kolejnym materiale. Pamiętajcie, że seedy i koordynaty zawsze znajdziecie w opisie, nie ma ich nigdzie na ekranie, ani w przypiętym komentarzu. To tyle z moim wstępu, zapraszam was wszystkich do oglądania. Dziś zaczniemy z naprawdę grubej rury. Znajdujemy się w tej chwili na seedzie, na którym osobiście gram na moim prywatnym świecie Snapcraft 7 i tę rzecz już mogliście zauważyć w odcinku ze Snapcrafta, ponieważ udało mi się raz znaleźć w jednej skrzynce... To nie tu. Udało mi się raz znaleźć w jednej skrzynce aż 4 koksy naraz. Niektórym osobom czasem udaje się znaleźć 2, może rzadko 3 koksy, ale aż 4 naraz. I ciekawostka, one tutaj układają się w fajny wzór jakby takiej małej motyki. Kto wie, być może jest to jakaś przepowiednia nowego narzędzia, które będziemy robili z koksów. Nie, na pewno nie, to byłoby trochę głupie. Myślicie, że rzeczy z Lush Cave idealnie nadawałyby się do przyozdobienia powierzchni świata? Ja też tak uważam, dlatego tutaj przygotowałem taką koncepcję terenu. Tylko że nie, ja tego nie zrobiłem, każdy z tych bloków został wygenerowany przez generator. Mamy tutaj ślicznie wyglądające Lush Cave na powierzchni. Nie dość, że nigdzie nie jest to niczym przykryte, to jeszcze mamy tutaj ślicznie rosnące drzewka. No i oczywiście te aksolotle, które ładnie się wygrzewają na słonku. To jest naprawdę nielegalna rzecz, przynajmniej według Minecrafta. Mam nadzieję, że policja jeszcze mnie nie namierzyła. Swoją drogą też niesamowicie wygląda ta jaskinia w środku i to piękne wyjście na zewnątrz. Są to koordynaty całkiem niedalekie spawnu, więc uważam, że dla osoby, która chciałaby zrobić sobie bazę w ślicznym Lush Cave, ten seed jest idealny. Serdecznie polecam. Wodospady. Być może są legalne, ale w generatorze Minecrafta oficjalnie nieobecne. No chyba, że będziemy mieli coś takiego jak na spawnie tego świata, na przykład kilka latających wysepek, z których ładnie w dół płynie woda. Tutaj na przykład mamy jakby pierwsze źródełko, leci to w dół i stąd dalej woda rozlewa się niżej. Wygląda to absurdalnie niesamowicie. W dodatku mamy tutaj przegigantyczną, odkrytą niemalże jaskinię naciekową, która też prezentuje się wybitnie. Ale, oczywiście to nie wszystko, ponieważ jest tutaj zejście niżej. Dzięki któremu oczywiście bez problemu dostaniemy się do Deep Dark, a w nim najnowsza obecnie struktura, jaka zmierza dla Minecrafta 1.19, czyli starożytne miasta. Serdecznie polecam wam ten seed, bo jak widzicie rzeczy są tutaj przegenialne, a co najważniejsze, te rzeczy znajdują się na spawnie. Wow! Generalnie to jest odcinek o nielegalnych rzeczach, więc teoretycznie rakieta się tutaj generalnie nada, taka jakaś, jak się tutaj wygenerowała. Rakieta, która zdecydowanie chciałaby, myślę, podbić kosmos. Tutaj mamy też miniaturową wersję rakiety w postaci pszenicy, też wygenerowana przez generator. Taki czasem bywa ten generator. Chyba ta rakieta idealna jest, żeby polecieć na słońce. Wyobraźcie sobie taką sytuację, szukacie biomu Ice Spikes Biome i w końcu go znajdujecie, by zdobyć utwardzony lód, a tutaj niestety tylko mała pojedyncza zbitka tego lodu. Naprawdę, tutaj w tym małym obszarze znajduje się Ice Spikes Biome. Wow.
śliczny Lush Cave, a tutaj niepozorna geoda, w środku której znajduje się, jak widzicie, kolejna geoda. Ja wielokrotnie cieszyłem się, znajdując dwie geody obok siebie, ale nigdy jeszcze nie zdarzyło mi się znaleźć dwóch wewnątrz siebie. Wow! Miasta Endu, głównie ze względu na latające statki, są jedną z moich ulubionych struktur w grze. Odwiedziłem ich w życiu setki, ale jeszcze nigdy nie widziałem takiej, żeby były dwa statki tak blisko siebie. Oczywiście zdarzały się struktury, które widziałem w pobliżu około 100-200 kratek, ale nigdy nie widziałem dwóch statków i to jeden na drugim skierowanych w przeciwnych kierunkach. Gdyby nie to, że górny statek jest lekko przesunięty w bok, wtedy obie te struktury byłyby perfekcyjnie na siebie nałożone. Niemniej i tak to wygląda genialnie. Seed został znaleziony przez Dylana, którego kanał wam serdecznie polecam, link oczywiście znajdziecie w opisie. Są chwile, kiedy człowiekowi robi się naprawdę smutno. Na przykład tak jak w tym przypadku, kiedy szukacie miasta Endu, żeby znaleźć statek i nagle dostrzegacie jeden statek i obok drugi. Niesamowicie się cieszycie, że będziecie mieli dwie elytry, więc udajecie się w ich kierunku. Jesteście coraz bliżej, ale pozostałe części statku wcale się nie wczytują. Aż zdajecie sobie sprawę, że niestety prawda jest bardzo brutalna. Oba statki zostały ucięte i to w najbardziej newralgicznym miejscu, czyli tu, gdzie znajdują się elytry. Pomimo dwóch statków, żadnej elytry nie zdobędziemy. Z pewnością już widzieliście tak ucięte statki, jak przed chwilą zaprezentowane, w swojej historii grania w Minecraft. Jednak okazuje się, że gra może jeszcze nas inaczej zaskoczyć uciętym statkiem. Nie w poprzek, a jak widzicie, wzdłuż. Tutaj również mamy dwa statki i szczęśliwie oba posiadają elytrę. Ten ucięty akurat został tutaj, tuż przy granicy ramki z elytrą. Niezły fart. Mam jeszcze dla was fajny bonus, również związany ze statkiem Endu. Jak widzicie, znajduje się na jego rufie, ale kiedy się odwrócę, troszeczkę niestety tutaj będę musiał spaść, ponieważ też wygenerowały się tutaj dwa statki i tu też ciekawostka, ten ucięty jakimś cudem upuścił elytrę oraz ramkę, więc w tym przypadku również możemy zdobyć dwie elytry z tych dwóch statków. Niezła ciekawostka. I tutaj też jeden stateczek nad drugim znajduje się o kratkę obok, by być idealnie dopasowanym co do kratki. Wszystkie przed chwilą zaprezentowane seedy związane ze statkami Endu pochodzą z kanału Dylana i dzięki niemu prawdopodobnie nie byłoby tego materiału. Serdecznie jeszcze raz was zapraszam na jego kanał, bo chłopina nagrywa niesamowite rzeczy związane z generatorem Minecrafta. Polecam dać suba, ja tak zrobiłem i kompletnie nie żałuję. Dzięki wam pięknie za obejrzenie, trzymajcie się i do usłyszenia. Do zobaczenia w kolejnych moich materiałach. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Cześć!